Od blisko 15 lat co roku w Kłodzku organizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Mikołaj Integracyjny dla Dzieci i Młodzieży z całego powiatu kłodzkiego. Tegoroczne mikołajkowe spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Współorganizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zarówno z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tak samo jak i z Powiatu Kłodzkiego, ze Starostwa, no dofinansowujemy, bo to jest impreza o zasięgu powiatowym. Powiem szczerze, że gdyby nie ograniczenia sali, czekamy jeszcze na wykładzinę w dużej hali sportowej w Kłodzku i następne, mam nadzieję, że będzie większe, no to tutaj moglibyśmy zebrać tak jak zwykle około 500 osób. No w tej chwili 200 osób trzeba było podziękować, no nie wszyscy się dali zmieścić. Czyli z całego powiatu dzieciaki, dorośli, nawet niepełnosprawni są u nas i bawią się. Z kim się bawisz? Z moimi kolegami i z mamą i z braciszkiem. Uważasz, że częściej powinny być organizowane takie imprezy? Tak. Dlaczego? Bo bardzo lubię tę zabawę. Zabawa jest bardzo fajna, zresztą jak widać, wszyscy się wspaniale bawią, dzieci również teraz odpoczywają po zabawie, po tańcach. Dzień dobry Państwu, przyjechaliśmy ze Szczytny z Domu Pomocy Społecznej i nam jest w Domu Pomocy Społecznej bardzo dobrze, świetnie się bawimy i tak dalej i chciałbym z tego miejsca pozdrawić wszystkich moich opiekunów i podopiecznych i dziękuję bardzo. W dzisiejszej imprezie uczestniczą domy dziecka, domy małego dziecka, domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, stowarzyszenia, organizacje inne, osoby indywidualne, wszystkie, które dzisiaj tego potrzebują. Czy burmistrz jest zadowolony z ilości sponsorów wspierających tą inicjatywę? Myślę, że tak, dopisali i w tym roku, tak jak i w poprzednim, zawsze taka cenna, charytatywna inicjatywa jest wspierana przez wielu darczyńców. Dlaczego warto wspierać takie inicjatywy? No przede wszystkim po to, aby urozmaicić życie na co dzień tym osobom, które są potrzebujące, które są cierpią na różnego rodzaju schorzenia, niepełnosprawności. To też integruje nas wszystkich razem z nimi. To jest pozytywne i to jest bardzo potrzebne. Takiego programu nie mamy ułożonego, bo tu się nie da na tej imprezie. Oni się bawią, gra zespół Pod Zamek Boys. Są występy na przykład dzieci z domu małego dziecka. Ta impreza jest żywiołowa, spontaniczna, radosna. Dzisiaj będziemy wspaniale się bawić. Jest dużo przyjaźni. Pierwszy raz tu będziemy śpiewać. No i bardzo nam się podoba. Super, no i jest fajna atmosfera. Jakie piosenki usłyszymy w waszym wykonaniu? Czy ta sławetna Biedronka również zostanie dzisiaj zaśpiewana? My różne śpiewamy. Od Aleksandry, od żony mojej, od Plastikowej Biedronki. Różne. Czy ci się spodobało, to zaśpiewaj. Plastikowa Biedronko, ty moja kochana, dostaną ją Przygotowaliśmy na dzisiejszą imprezę 500 paczek, ponad 500 paczek, ale ufundowała również paczki Spółdzielnia Mieszkaniowa, także razem mamy dzisiaj 600 paczek. No bez tych sponsorów, którzy nam pomagają od 15 lat, a nawet od 20 lat, to nie byłoby dzisiejszej imprezy. Oni znają, kto dzisiaj będzie, jakie to są dzieci, jaka młodzież i dlatego pomagają. Święty Mikołaju, skąd przybyłeś? A więc przybyłem tutaj do was z dalekiej Laponii. Przybyłem swoim wielkim wozem, saniami i końmi. I co ze sobą przywiozłeś? O, przywiozłem bardzo dużo prezentów dla wszystkich dzieci, które tutaj były grzeczne. Co dzieci mówiły? O, dzieci nam mówiły, że są grzeczne, mówiły, że czekały na mnie przez cały rok, chętnie pracowały, słuchały rodziców, nauczycieli i dlatego wszystkie dostały dzisiaj prezenty. Czy za rok również się spotkamy tutaj w tym miejscu, czy gdzie indziej?
Mam nadzieję, że za rok się spotkamy na hali sportowej, żeby wszyscy chętni mogli do nas, mogli być. To zależy oczywiście od miasta, czy kupi tą wykładzinę zabezpieczającą wspaniałą nową, wspaniały nowy parkiet, który jest, no nie może być zniszczony i my to rozumiemy. Więc mam nadzieję, że to się wszystko uda i w przyszłym roku już na dużej sali. Niestety mamy na chwilę obecną taką sytuację, że ze względu, że powstał nowy parkiet, został zrobiony w przyszłorocznym budżecie, przewidzieliśmy zakup specjalnych wykładzin, takich gumowych, które by chroniły ten nowy parkiet przed użytkownikami. Na pewno w przyszłym roku, jak już tylko będą zakupione te wykładziny, ta impreza odbędzie się w większej hali, przystosowanej bardziej do tego typu wydarzeń.